Przygotowywana jest kolejna pomoc rządowa dla przedsiębiorców, którym znacząco spadły dochody na skutek pandemii COVID-19. Tarcza antykryzysowa wprowadziła niespotykaną dotąd możliwość odliczania strat od dochodów tym przedsiębiorcom, którym radykalnie spadły dochody w ubiegłym roku. Dotyczy to tych przedsiębiorców, u których dochody w 2020 roku z powodu COVID-19 były niższe o co najmniej 50% od tych, które osiągnięto w 2019 roku. Ten limit strat do odliczenia to aż prawie 5 milionów złotych. Dzięki temu poszkodowane przez pandemię firmy mogą otrzymać zwrot podatku i tym samym poprawią swoją płynność finansową. Z tej ulgi mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy płacący PIT według skali lub liniowy, jak i spółki odprowadzające CIT. Dzięki tej uldze podatnik płacący 19% CIT lub liniowy 19% podatek, który poniósł co najmniej 50% spadek dochodów, będzie mógł odzyskać właśnie, tak jak wspomniałem, prawie 1 000 000 zł. Konieczna jest deklaracja za 2020 rok, bo dopiero znając straty za 2020 rok, należy zrobić korektę zeznania z 2019 roku. Pod koniec grudnia 2020 roku parlament uchwalił tarczę 6.0, z której skorzystają branże takie jak gastronomiczna, hotelarska, turystyczna, fitness. Przewiduje wsparcie dla znacznie większej liczby firm niż dotychczas, bo obejmuje ona około 40 branż, którym spadły dochody. W ramach tej tarczy będzie udzielana pomoc w postaci m.in. zwolnienia z opłacania składek ZUS, dotacji dla małych i mikroprzedsiębiorstw w wysokości 5000 zł, jednorazowe dodatkowe świadczenia postojowe i mikropożyczki. Zwolnienia z ZUS za listopad 2020 roku obejmie około 173 tysięcy płatników składki, co pozwoli im zaoszczędzić łącznie prawie 530 milionów złotych. Z dotacji będzie mogło skorzystać około 241 tysięcy przedsiębiorców. Wniosek o dotację przedsiębiorcy będą mogli złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy, jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.